Siemaneczko, mam dla was dzisiaj bardzo fajną wiadomość. Ostatnio napisało do mnie wydawnictwo Insignis Media, ponieważ wprowadzają na rynek, słuchajcie, oryginalne książki Fortnite'a. Pomyślałem sobie, że w sumie może to zainteresować was i każdy fan Fortnite'a w sumie chciałby coś takiego mieć w swojej kolekcji. Ale zanim to zrobię, muszę wam powiedzieć, że to nie będą jedyne książki, które zostaną wydane. Na przestrzeni 3 lat ukaże się całe mnóstwo przedmiotów związanych z Fortnite'em. Od podręczników, przez notatniki, dzienniki bojowe, po podręczniki nawet jak rysować postacie z Fortnite. Myślę, że każdy prawdziwy fan chciałby zgromadzić takie zabawki w swojej kolekcji. Są to jedyne oficjalne publikacje papierowe, które będą się ukazywały do Fortnite, a każdy z nich będzie miał taki oto hologram, który oznacza, że jest z oficjalnego źródła. Jako pierwsze pojawią się dziennik bojowy oraz oficjalny przewodnik Fortnite, jak przetrwać Battle Royale, w których możesz zapisywać historię swoich najbardziej heroicznych bojów w dzienniku bojowym oraz dowiedzieć się o podstawowych zasadach rozgrywki. W tym podręczniku są omówione wszystkie wskazówki, triki i wszystko, czego potrzebujesz, by zwycięsko dobrnąć do końca rundy, więc zakupić takie książki możecie w Empiku i w świecie książki. Myślę, że w każdym stacjonarnym Empiku pojawią się takie egzemplarze, ale jeżeli nie, to słuchajcie, linki macie w opisie, a my już przechodzimy do odcinka. Także zaczynamy odcinek, ale słuchajcie, ze mną jest gość specjalny, Dominika, chodź do mnie na razie, póki co, bo zaraz muszę cię niestety wygonić do innego komputera, ponieważ jak widzicie tutaj, w grze po prostu, jak widzicie, Dominika ma swoje konto, to biuteńkie, na którym niczego nie ma, co prawda. Bambika masz. Jestem bambikiem. Jesteś bambikiem. Dominika, także wyganiam cię, już, do widzenia, do innego pokoju, do drugiego komputera, ponieważ będziemy się pojedynkować. Ja wygram. Nie wygrasz. Nie wygrasz, ja zawsze wygrywam. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Dobra, także jesteśmy już w gierce, słuchajcie, jest z nami Dominika, która niestety ma bambika. Hello, Dominika. Hej. Dominika, wiesz o co chodzi w tej grze w ogóle? W tej grze, słuchaj, chodzi o to, że każdy z nas mamy swoje graffiti, popatrz, ja mam na przykład takie graffiti. O nie. Nie mam graffiti. Jak będą te, które mam. Trudno się mówi. Dobra, słuchaj, popatrz. Albo nie mogę ci pokazać. Mamy graffiti po prostu swoje, które wybieramy sobie w tym oto tam miejscu. O, tutaj, na tej. W związku z tym, że ty masz nowe konto i masz tylko bambika i nie masz żadnego graffiti, to wychodzi na to, że ty będziesz musiała zrobić swoje zdjęcie po prostu, okej? Telefonem. Zrobisz zdjęcie tego spraya, którego wybierasz. I słuchaj, pojedynkujemy się i naszym celem jest, żeby dowiedzieć się, jakiego spraya wybrała nasza druga osoba za pomocą po prostu urwania sobie przeróżnych pytań, z których eliminujemy sobie inne spreje i tak dochodzimy do jednego i zgadujemy, który spray jest po prostu drugiej osoby, okej? Okay? Dobra. Dobra, no to super, to ja idę na swoje miejsce, a ty zostań tutaj i wybieraj swojego spraya, zrób sobie zdjęcie, po czym zaczniemy rundę, dobra? Rundę pierwszą. To ja wybieram sobie spraya tego. Twój spray jest wybrany, proszę bardzo. I co, Dominika, wybrałeś już spraya? Chwila. Dobra, ja się zastanowię jeszcze nad swoim, czy na pewno swojego, czy nie zmienię, może wezmę coś innego sobie, czy coś w tym stylu. Dobra, ja już wybrałam. Ty już wybrałaś, Dominika, no dobra. Dobra, to kto zaczyna? Może ty pierwsze pytanie zadawaj, a potem ja. Dobra, czy twoja postać jest człowiekiem? Czy moja postać jest człowiekiem? Moja postać jest człowiekiem. Jest człowiekiem, także możesz wyeliminować sobie wszystkie te spreje, które nie przedstawiały człowieka, a ja natomiast sobie tak dla zabawy strzelę po prostu. Dominika, czy twoja postać jest wrestlerem? W sensie ma maskę, wielkie mięśnie i pas i w ogóle? Oszukiwałeś? Nie. Gdzie ty jesteś? Nie oszukiwałem. Oszukiwałeś, nie, na pewno. Ale trafiłem? Tak, oszukiwałeś. Ty sobie teraz nie żartujesz, że trafiłem, tak? Nie. Naprawdę trafiłem? No dobra, oszukiwałem. Co, tego nie było. Jeszcze raz, naprawdę prawdziwą walkę, prawdziwy pojedynek między nami. Tym razem wezmę trochę tym razem wezmę innego oczywiście. Wezmę sobie tego. O, okej. Dobra, czy wybrałeś już spraya, Dominika? Wybrałam. Dobra. No, podobnie, dawaj, pierwsze pytanie, niech będzie. Pierwsze pytanie, dawaj, zadawaj. Dobra, czyli kolejny raz. Czy twoja postać jest człowiekiem? Czy moja postać jest człowiekiem? Tak, moja postać jest człowiekiem, Dominika. Jest człowiekiem. To jest dobre pytanie, ej, tu jest mało. Mało ludzi, no dlatego ja nigdy nie wybieram ludzi. Ej, o nie! Chociaż kto wie, możesz wstrzelić, może tym razem wybrałam. O, ty. O ty. Ale pogrywasz sobie ze mną, tak? Dominika, pogrywasz sobie ze mną? Nie wiem, może to zmyła, a może nie. Nigdy się nie dowiesz. No dobra, czy wyeliminowałeś już wszystkie? Bo chciałbym zadać swoje pytanie, Dominika. Czy marshmallow się zalicza do ludzi? Czy marshmallow zalicza się do ludzi? To jest maska tylko marshmallow, wiesz? To jest tylko maska, nie ma dobra, tam... Dobra, czyli traktujemy ją jak rzecz. To ja zadam ci pytanie i też sobie pousuwam przy okazji, okej? Okay? Żeby nie tracić czasu. No. Dobra, czy twoja postać, czy twoje graffiti, właściwie rzecz biorąc, ma kolor żółty? Czy jest jakikolwiek kolor żółty na twoim graffiti? Czy jest gdziekolwiek kolor żółty? Jest. Jest kolor żółty. O kurde, no dobra, to jak jest kolor żółty, to eliminuje wszystko, gdzie nie ma koloru żółtego. Czyli to jest zielone. Dobra, wszystko. Wow, ale mi zostało mało w sumie już. Dobra, czy twoje graffiti posiada jakikolwiek kolor różowy? Nie, różowy ty pytałeś, tak? Ty pytałeś o żółty? Nie, ja pytałem o żółty. To różowy. To różowy. Czy ma? Czy różowy? Dominika, moje graffiti ma kolor różowy. Ma kolorek różowy. Teraz muszę się przyjrzeć z bliska, żeby przypadkiem kogoś... To przypadkiem. Żeby przypadkiem czegoś tutaj nie zestrzelić. Żebyś mnie nie zestrzeliła zaraz. Co z daleka się wydaje, że nie ma różu, może blisko gdzieś element ma. Nie no, taki rzucają oczy. Nie no, jest różowy, no. Jest różowy. Słuchaj, Dominika, czy jest zasada, że nie możemy zadawać tych samych pytań? Możemy wprowadzić, będzie śmieszniej. Czyli nie mogę zadać o to, czy twoja graffiti przedstawia człowieka? Nie, możesz zapytać w inny sposób. No nie, dobra, więc zapytam w ten sposób, czy twoja postać ma buzię? Czyli czy ma oczy i uśmiech na przykład, w sensie, wiesz, usta i... Tak, ma? Ma. W sumie to było słabe pytanie, bo strasznie mało wyeliminowałem. Okej. Dobra, nie, to było słabe pytanie, zdecydowanie. Strasznie dużo mi zostało już tej grafiki. Ej, Dominika, mogę iść zobaczyć, bo ty i tak nie masz. Ile mi zostało? Ile? 8. Co? Idę zobaczyć, no. Idę zobaczyć, ile ci zostało. Jak to 8? O kurde, to pytanie o człowieka było najlepszym pytaniem ever. Ej, bez kitu, co? No nie, masakra. Masakra, jak ci mało zostało. No, tylko nie jestem pewna tej postaci z zielonym tłem, czy to jest fiolet, czy to róż, bo biorę pod uwagę to, że ty mieszasz te kolory, nie tak, ja mieszam. Dla mnie różowy i fioletowy to samo. Wiem, dlatego tego nie eliminuję. Dobra, także czekaj, teraz jest moje pytanie? Nie, moje? Twoje? Czyli przed chwilą nie eliminowałeś czegoś? Ja pytałem o buzię, czy ty pytałeś o coś jeszcze? Tak, nie. Serio? Ty masz 8 i jeszcze teraz jest twoja kolej? Tak. Co? Nie! Dobra, dawaj pytanie, dawaj. Dobra, czy twoja postać ma jakikolwiek element z serduszkiem? Poczekaj, skutkę. Poczekaj, muszę coś sprawdzić. Chwilka, Dominika. Czy ma z serduszkiem, tak? Element z serduszkiem. Dominika, moja postać ma element z serduszkiem. Ma. No nie! Ja to widzę, co się teraz dzieje. 4 spreje ci zostały? Nie! Czekaj, ta też ma w buziaczku serduszka? Wszystkie już mają tam te serduszka. Jak ja mam pytanie zadać, żebym miał w ogóle jakiekolwiek szanse? Czy ona może teraz już... Przecież Dominika, ty to już możesz zgadnąć teraz, w tym momencie. Wiem! Twoje graffiti przedstawia zwierzę. Tak jakby! Nie jest to rzecz ani człowiek. Dobra, czekaj. Dałam ci możliwość, żeby nie wpaść w błąd, bo generalnie sama nie jestem pewna. Dobra, nie jest to człowiek i nie jest to też rzecz. Okej, czyli usuwam wszystkich ludzi. Okej, i nie jest to że... Aha. Okej. To eliminujemy i to nie jest rzecz, czyli bałwan też jakby się... Bo to jest bałwan. Okej, Dominika, możesz zadać kolejne pytanie. Zabrzmiał, jakbyś był już pewny, co mam. No, prawie. Prawie? No. Dobra, czy twoja postać jest kobietą? Tak, moja postać jest kobietą. Dominika, tak, moja postać jest kobietą. No to... Teraz ostatnie pytanie. I po tobie. Jak to? Czemu? Zostały mi tylko 2 kobiety. Ale jak nie trafisz, to jeszcze mam szansę. No, teoretycznie masz. Bo żeby zapytać mnie, chyba że zapytasz i trafisz od razu w następnej. No dobra, no czyli tak. Czyli jednym słowem... Chociaż generalnie jeśli nie trafię, to i tak będę miała już twoją odpowiedź, ale uznajmy, że... Tak, ale musisz zadać jakby pytanie, czy... Okej, musisz poczekać na swoją kolej. Okej, no to co? Ja zadaję ci pytanie, już po prostu strzelam. Czy twoje graffiti to jest żółta piłeczka z uśmiechem i z GG na oczach? Nie! Nie? Nie. Naprawdę nie? Naprawdę nie. Co? Co? To teraz moje pytanie, tak? Tak, Dominika, teraz twoje pytanie. Proszę, proszę. Czy twoja postać ma niebieski kaptur? Dominika! Mam? Dominika, nie, nie ma! Nie ma! Nie ma! O nie! Mam ostatnią szansę! Ale ja wiem, która to jest! Wiem, ale ja mam ostatnią szansę! Mogę strzelić! Mogę strzelić, ale słuchaj, Dominika, ja mam 4, 5, 6! 6 możliwości, 6 możliwości! A, okej, dobra, to strzelaj! Mam 6 możliwości, ale chyba wiem, co wybrałaś, dlatego wyeliminuję sobie już tutaj. To i wydaje mi się, że to jest jedno z tych, skoro Dominika powiedziała, że nie jest pewna, czy to zwierzę, czy to... W sensie, wiecie o co chodzi, że jakby nie jest pewna, czy to zwierzę, to wydaje mi się, że ona pomyślała, że chodzi o lamę. O lamę z Fortnite'a i nie wie, czy to chodzi o zwierzę, czy lama przedstawia zwierzę, czy przedstawia piniatę, bo jakby to jest ten... Więc skoro tak, moje pytanie brzmi następująco. Ponieważ mam dwie lamy, Dominika, mam dwie lamy i tylko jedna może być właściwa, więc zapytam cię... Czy twoje graffiti przedstawia różową lamę na tle, w której są jakieś, nie wiem, jakiś okrąg z ogniami, jakimiś wzorkami i wszystkim innym? Nie. Nie? Nie. Dobra, coś tu musiało pójść nie tak, bo ja nie wierzę, że nie trafiłem. Co? Nie trafiłeś. Tak, tak. No dobra, zadawaj pytanie. No, czy twoja postać ma różowe włosy i przesyła buziaka? Tak, to jest ta postać, Dominika. To jest ta postać. I słuchaj, powiedz mi, jaka była twoja? Czy coś nie poszło nie tak? Mogę przyjść i ci pokazać. No dobra, w sensie... Chodź do mnie. Ale Dominika, w sensie chodziła mi o to, żebyś przyszła w grze do mnie, ale... No dobra, niech będzie pokaż. No dobra, wszystko się zgadza. Czekaj, bo inne zdjęcia pokaż. Dobra, wszystko się zgadza. To jest to graffiti. No dobra, co tu dużo mówić. Gratulacje, gratulacje. Gratulacje, leć i gramy drugą rundę. I w tej rundzie nie dam się tak łatwo, okej? Zobaczymy. Tak, zobaczymy. Dobra, także druga runda i Dominika, wybieraj już swoje graffiti i rób zdjęcie, robisz zdjęciówkę, a ja wybieram swoje. I ja tym razem mam taktykę na ciebie, ponieważ takie zadajesz pytania dziwaczne, że chyba wiem co wziąć. Wiem co wziąć. To będzie ciężkie bardzo. Nie zgadniesz tego jak nic. No, zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, w ogóle... Dobra, ja już wybrałam. Słuchajcie, najśmieszniejsze jest to w ogóle, że Dominika ma tylko Bambika, więc mam pomysł. Cicho. Słuchajcie, tyle osób, ile wpisze kod twórcy Zipek w sklepie, tyle fałdolców zarobi Dominika, żeby kupić sobie nowego skina. Czyli od was zależy, jakiego skina dostanie Dominika i kiedy go dostanie i tak dalej, i tak dalej. Fajny pomysł? O. Dostaniesz ode mnie skina, w zależności od tego ile. Bambikiem. Właśnie, że nie chcecie, żeby Dominika grała bambikiem. Słuchajcie, wpisujcie kod twórcy Zipek w sklepie. A ja kupię jej jakiegoś fajnego skina. I to wy wybierzecie jakiego, na jakimś streamie. O, tak będzie najfajniej. Dobra. Słuchajcie, zaczynamy gierkę. Ja wybrałem spraya. Czy ty wybrałeś spraya, Dominika? Wybrałam. Dobrze, więc słuchaj, skoro teraz jest druga runda, ty zaczynałeś w poprzedniej, plus jeszcze ja przegrałem, więc ja tym razem zaczynam. I moje pytanie brzmi następująco. Czy twoje graffiti przedstawia człowieka? Nie. To wiesz co, jak ty sobie eliminujesz, to ja od razu cię mogę zapytać. No, jasne. Czy twoje graffiti przedstawia zwierzę? Jak ty to robisz, Dominika? Jak ty to robisz? Tak, przedstawia zwierzę. Nie rozumiem tego, jak ty to robisz. No i jak tam? Już? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze coś zostało? Wiesz co, dużo tego strasznie jest do kasowania, a bierz pod uwagę to... Bierz pod uwagę to, że ja nie gram w Fortnite'a. No okej, idę zobaczyć. O kurczę. Dobra, mówisz, że ta maska to człowiek. To jest człowiek też i to jest też człowiek. Gdzie? No dobra, już ci skasowałem. No dobra, wszystko. Nie no, sporo w sumie jeszcze masz. Na pewno mniej niż ja oczywiście, ale i tak masz sporo. Sporo, także nie jest źle. Jeszcze dam radę, tym bardziej, że ja teraz mam bardzo dobre pytanie. Wiesz, Dominika? Naprawdę dobra, bardzo dobre pytanie. Słucham twojego pytania. Moje pytanie brzmi następująco. Czy na graffiti znajduje się jedna rzecz bądź zwierzę, czy więcej jakby, czy poza, jakby główną rzeczą jest zawsze na jakimś graffiti jedna konkretna rzecz. I na przykład na niektórych z tych graffiti są na przykład 3 lamy, wtedy jest więcej. Albo na niektórych jest, załóżmy, jest... Dobra, to jest jedna rzecz. Jedna rzecz tylko jest. Mhm. Tak? Jedna? Tak. Okej, czyli to usuwam, to zostawiam. Zaraz, mam tutaj, do tego będę miał pytanie, ale to zaraz. To usuwam. Zostawiam. Poczekaj, w sensie, bo ty tak nie zadałeś konkretnego pytania. Pytałeś, czy jest coś poza postacią, czy jest sama? No, czy jest sama postać, no, dokładnie. Czy jest sama postać, czyli ja nie mogę zadać pytania, czy ma jakąś otoczkę. Podobne, w sumie nie to samo, no, dlatego chciałam, żebyś sprecyzował. Możesz, bo otoczka to co innego, no, jakby to nie eliminuje mi tak dużo jak ja, ale czekaj chwilę. Zostawiam, usuwam, zostawiam, okej. Ej, fajnie. W sensie dużo i tak mam, bardzo dużo. Ale dobra, twoja kolej. Dobra, czy twoja postać ma jakąś otoczkę, jakieś tło poza sobą? Nie, nie ma. Czyli kotek idzie do skasowania. Tak jest. A wiesz, to sądziłam, że wybierzesz kotka. Nie. To by było zbyt przewidywalne, bo zbyt za bardzo kocham kotki. Żebym wybrał kota. Czy twoja postać ma kolor żółty? Czy twoje graffiti? Na twoim graffiti jest kolor żółty? Jest. Jest kolor żółty. To powiem ci, że naprawdę dużo eliminuje tutaj rzeczy. To teraz moje pytanie, bo już się nie mogę doczekać. Okej, Dominika, zostało mi naprawdę mało rzeczy. Dawaj, dawaj. Czy... Tak? Twoje graffiti przedstawia... Co? Nie! Nie jest ssakiem. Nie jest ssakiem. Ja muszę zobaczyć normalnie, ile ci zostało. Akurat dużo ich nie było, proszę bardzo. Zostały nie ssaki. O kurde! Zostało ci tylko 6? Tak, a tobie ile? Już ci mówię, już sekunda, wrócę do siebie. Wracam do siebie, uwaga. Zostało, ale teraz jest moje pytanie, pamiętaj. Więc jakby powiem ci, ile mi zostało po tym pytaniu, dobra? Czy twoje graffiti przedstawia rzecz, czyli w sensie, czy przedstawia cokolwiek innego niż zwierzę? No rzecz jakby, no mi zostały tylko zwierzęta i rzeczy, więc jakby... Wiesz, nie jest zwierzęciem. Czyli usuwam wszystkie zwierzaki. Czyli niewiele tego jest. Miałem nadzieję jednak, że masz zwierzaka po prostu. No dobra, mogę zadać ja pytanie? Tak, możesz zadać, Dominika, pytanie. Wiem, jakie to będzie. Czy twoja postać jest rybą? Tak, 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 tak. A moja postać nie jest rybą. Nie jest. Nie jest. No dobra. Usuwaj wszystkie rybki. Ile ci zostało, Dominika? 4. O Boże, ja mi zostało 8. Dobra, więc moje pytanie brzmi, czy na twoim graffiti jest kolor niebieski? Nie. Nie ma. Czy muszę jeszcze sprawdzić, czy tu jest? Dobra, to jest zielony tutaj, tu jest ten. Okej. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Zostały mi, słuchaj, Dominika, 5 graffiti, ale będę musiał chyba strzelać. Dobrze, słucham pytania. Dobra, czy twoje graffiti ma kolor czerwony? Ma. Ma kolor czerwony, Dominika. Dobra, teraz moja kolej! Dobra, Dominika, ile ci zostało w ogóle teraz po tym pytaniu? Spray? 3, a tobie ile? 5. A jakie tobie zostały? Został mi karaluch, papuga i pająk. Dobra, Dominika, teraz jest moja kolej. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, jakie mógłbym zadać pytanie. Naprawdę, czy twoje graffiti ma buzię? Ma buzię. Ma buzię? Ma buzię. No nie wierzę w to. Zostały mi 2. Zostały mi 2. O nie, mi zostały 3, poczekaj. Nie. Nie strzelaj, Dominika, zadaj jeszcze jedno pytanie, proszę! Nie strzelaj! Czy twoja postać... No, jest Dominika, szybko! Co jest? Jest ptakiem. Co jest? Jest ptakiem. Czy jest ptakiem? No. Czy w sensie, czy lata? Czy ma skrzydła i czy lata? I czy w ogóle... Tak. I czy ma dziób? I czy ma dziób? Tak, i kości pneumatyczne ma? Nie ma! Nie ma! O nie! Ma. Dobra. Jeszcze mam 2, jeszcze mam szansę. A ja też mam 2. No, masz szansę. Jak nie trafisz, to może ja trafię, a jak nie, zobaczymy. Jeżeli ja trafię teraz, to wygrywam. Jeżeli nie trafię, to ty możesz wtedy wygrać, ale jeżeli ty nie trafisz znowu, to wtedy ja na pewno wygram, bo zostanie mi jedno. Są dwie możliwości. I tak, w pierwszej rundzie zapytałem cię o piłeczkę żółtą z uśmiechem i z GG na oczach i zostało mi jeszcze banan. Został mi jeszcze banan z uśmiechem. No, któraś z tych postaci jest na pewno moje. Zostały mi tylko 2. I w związku z tym, że bananki, ty bardzo lubisz bananki i uważałeś, że ten skin banana jest bardzo, bardzo fajny i myślę, że nie wzięłabyś drugi raz piłeczki z tym napisem, skoro w pierwszej rundzie cię pytałem o to. Dlatego moje pytanie brzmi, czy twoje graffiti to żółta piłeczka z uśmiechem i z GG? Nie! Co? Nie jest. Nie jest serio? Piłeczka. Serio? Czyli twoje graffiti to banan, serio? Tak? Twoje... Tak. Naprawdę? Tak. Ja pierdzielę. Dobra, Dominika. Dobra, czy tobie zostało... Twoje... Czekaj. Zostały ci 2, tak? Czyli... Jednym słowem, jeżeli ty teraz zgadniesz, to wygrywasz, ale jeżeli nie zgadniesz, to wtedy mi zostało jedno i ja wygrywam. No. Dobra, proszę, dawaj Dominika, zadawaj pytanie, Czy twoje grafiki... A jakie ci zostały w ogóle? Jak ci zostały? Został mi karaluch i pająk. No, dawaj, więc Dominika. Czy twoje graffiti to pająk? Nie. Nie? Nie. O nie, to karaluch! Karaluch! O nie! Nie zgadłaś? Nie! Co? Jaki jestem zdziwiony! Czyli twoje graffiti to banan? Tak. Jest! Chodź ty do mnie. Chodź. Jest, bananik! Jest, zwycięstwo! Dobra, czyli wychodzi na to, że wynik jest 1-1. Remis, no dobra, czyli w następnym odcinku będziemy musieli się zmierzyć ponownie z Dominiką, żeby sprawdzić, kto jest lepszy w... Nie wiem, czy w tym, może coś innego tym razem wymyślimy. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapie w górę, o subskrypcji i o kodzie Zipek w sklepie, żeby Dominika dostała swojego skina. Za każdego wpisanego na następnym odcinku z Dominiką przedstawię wam statystyki, ile osób wpisało i ile fałdolców dostaje Dominika w zamian za to. Dzięki, na razie, cześć, cześć! Pa, pa! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!